Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjny. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o autach używanych, tym razem Lexus CT, czyli kompakt pięciodrzwiowy, produkowany od 2010 roku do 2022. Co można powiedzieć o Lexusie CT? Na początek podstawowe jakieś dane techniczne. Długość samochodu 432 cm, szerokość 176, wysokość 143, rozstaw osi 260 cm, bagażnik 375 litrów. Konkurent takich aut jak Volvo V40 omawiane przeze mnie niedawno, BMW serii 1, Audi A3. Także dosyć ciekawy samochód, aczkolwiek oferowany tylko z jednym silnikiem, praktycznie skrzynia biegów. Planetarna ECVT, napęd na przednie koła. Pokrewny samochód z Toyotą Prius Aurisem hybrydowym. Co można powiedzieć o samym samochodzie? Na pewno ciekawa sylwetka. Tutaj cały napęd hybrydowy, jak i płyta podłogowa jest z Aurisa drugiej generacji. Toyota oczywiście. Sam samochód z zewnątrz może się podobać do teraz. Na pewno wersje poliftingowe. Lifting tego samochodu był. Były dwa liftingi tak naprawdę. W 2013 roku przeprowadzono pierwszy face lifting. Zmieniono zderzaki. Wnętrze trochę przeprojektowano, wyposażenie. Zmieniono nastawy zawieszenia, także w 2017 roku był kolejny facelifting, zmieniono systemy bezpieczeństwa, dodano, także na pewno warto kupować wersje poliftingowe. Z zewnątrz auto ciekawe, stylistycznie do tej pory się nie zastarzało według mnie, oglądając zdjęcia teraz nawet, przód, tył, charakterystyczne reflektory, lampy tylne. To wszystko powoduje, że auto się może podobać do dzisiaj. Co do wnętrza, tutaj gusta są różne. Wnętrze jest typowo japońskie. Powiedziałbym, że miejsca jest w sam raz. Zarówno z przodu, jak i z tyłu. Chociaż bagażnik, jak i ilość miejsca na tylnej kanapie też specjalnie nie zachwyca. Tak naprawdę tego miejsca nie ma zbyt dużo, szczególnie dla jak ktoś z przodu siądzie wysoki i przesunie te fotele. Fotele przednie są dosyć wygodne, aczkolwiek są, dla niektórych mogą być małe, krótkie siedziska, oparcie. Co do silników, i tu jest ciekawie, dlatego że jest tylko jeden silnik. Praktycznie tylko wersja 200H oznaczona, hybrydowa. Silnik 1.8, 99 koni. W cyklu Atkinsona pracujący, dodatkowo silnik elektryczny, oczywiście całość spięta w układ planetarny ECVT skrzyni. Niezawodny, powiedzmy, zespół napędowy. Jedyne, co może szwankować, to oczywiście układ baterii czy falownika. Czasami się zdarzają jakieś usterki. Aczkolwiek sam napęd powoduje to, że spalanie tego samochodu średnio jest nawet oznaczone poniżej 4 litrów i jest to jak najbardziej do osiągnięcia, szczególnie w mieście. Te wartości mogą spaść do nawet 3 litrów. Na trasie będzie to oczywiście dwa razy więcej, nawet w zależności od tego, jak będziemy szybko jechać, ale spalanie na trasie, jeżeli będziemy nie przekraczać prędkości 100-120 km, też często w okolicach 5 litrów poniżej nawet możemy zejść. Także tak wygląda charakterystyka. Co do zalet Lexusa CT, tutaj tych zalet myślę, że jest dosyć sporo. Dosyć dobre wyciszenie, materiały w środku, dodatkowo zawieszenie, układ kierowniczy, na to chwalą użytkownicy. Tutaj na pewno bezawaryjność. Małe odgłosy
zarówno silnika, jak i toczenia. Pod tym względem klasy kompaktu ten samochód się wyróżnia na pewno. Co do wad, na pewno niektórzy narzekają na moc układu napędowego. Tutaj ten silnik, jeżeli ktoś chce korzystać z obrotów, no to niestety zaczyna być głośniejszy już. Dodatkowo ilość miejsca w środku, szczególnie na tylnej kanapie, na to użytkownicy narzekają. Reszta myślę, że jest do jak najbardziej do akceptacji. Co do usterek awaryjności, tutaj myślę, że za dużo nie ma co mówić. Dosyć duże przebiegi niektóre samochody mogą mieć, nawet w okolicach 400-500 tysięcy już. Często taki samochód przy takim przebiegu nie wymaga praktycznie większych nakładów. Bateria często jest także oryginalnie fabryczna. A nawet jeżeli bateria coś nam szwankuje, to możemy wymienić pojedyncze ogniwa i tą regenerację zrobić, czy kompletną w okolicach nawet 2-3 tysięcy. Także nie są to duże koszty. A często wystarczy tak naprawdę wymiana tylko ogniwa, które jest już zużyte, czy jakieś uszkodzone. Czasami dochodzą do tego problemy z falownikiem, z inwerterem, to co mówiłem tutaj naprawa, też w okolicach około 2-3 tysięcy nie powinno przekroczyć. Przy większych przebiegach mogą być problemy, ale to już przebiegi 300 tysięcy i więcej. Z kompresorem klimatyzacji, czy z pompą cieczy chłodzącej, która jest elektryczna, tutaj warto ją profilaktycznie wymienić przy dużych przebiegach, jeżeli auto nie ma tego potwierdzone, że było wymieniane. No i ciekawostka, często hamulce, szczególnie na tylnej osi, lubią się zapiekać przy większych przebiegach, gdyż nie są praktycznie używane. Na pewno do zalet należy też to, że hamulce na przedniej osi, właśnie nawet na tylnej, często jest, będziemy je musieli wymienić nie ze względu na zużycie, ale korozję czy zużycie, powiedzmy, ze względu na starość, gdyż często nawet po przebiegu 100, 150, 200 tysięcy klocki hamulcowe czy przednie tarcze nie wymagają wymiany. Także tutaj, co do usterek, bezawaryjny praktycznie samochód, szczególnie do przebiegu 200 czy 300 tysięcy, praktycznie nie stwarza większych problemów. I co się z tym wiąże? Ceny samochodów na rynku są duże. Najstarsze egzemplarze w okolicach nawet aktualnie 50 tysięcy plus minus 5 tysięcy. Młodsze egzemplarze poliftingowe to już ceny grubo powyżej 70-80 tysięcy w górę. Szczególnie z małymi przebiegami ta cena grubo przekracza te wartości, także samochód nie jest tani ze względu na choćby prestiż marki Lexus czy bezawaryjność, no i ilość też tych samochodów sprzedanych też w Polsce w salonach, choć dosyć łatwo będziemy mogli też kupić samochód z krajowych, z polskiego salonu. Także podsumowując, ciekawy kompakt, jeżeli ktoś szuka dosyć dobrego wyciszenia, bezawaryjności, małego spalania, bezusterkowości, niezawodności, to jak najbardziej Lexus CT tutaj się nada do takich warunków. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam.